Witam wszystkich i zapraszam na kolejny odcinek Atylii. Ciężko na razie jest. W Hordzie było dużo lepiej, no ale powoli, powoli się rozwijamy. Niestety mam niedobór żywności, nie mogę uzupełniać armii, ale to się powinno już w przyszłej turze poprawić. No i tutaj rozgromiłem armię Longobardów. Podejrzewam, że przez chwilę będę miał spokój. Mam nadzieję, że to mi Jutowie nie wjadą na chatę. Londynium już dobrze bronione. I tutaj. No, jedyny problem na razie to nadwyżka. Minus żywności. Kasę zarabiam. Więc zobaczmy. Nie udało mi się tutaj uzyskać wpływów, tylko je straciłem. Więc to mnie niepokoi. Więc zrobimy to. Koszt 39. Dobra, spróbujmy go kisielem, bo tutaj mi niebezpiecznie. Nie wiem przy jakim siłę twojego rodu określa. Martwię się, że tutaj w pewnym momencie jakiś bunt powstanie. Więc niech go kisiel użyje wpływu. No i mam nadzieję, że już w następnej turze będzie trochę lepiej. Longobardowie dostali po dupie. A komputer nie powisał się w trakcie tego oblężenia. Bo jakby wylądował, to było mu lepiej, bo widzę, że rozwiązali problem tego, że jednostki onagerów, które by były transportowane morzem, nie są wyładowywane na ląd. I tam składane, bo przecież to by było. Nie dałoby się zrobić w trakcie 5 minut. Tylko po prostu stoją na. Już na lądzie. Ale twoje. Ale. Wojska, które się ma, które są na morzu, nie są, więc. Super sposób na stracenie onagerów. Tak też zrobił komputer. Wyczerpanie, wyczerpanie, tak to wiem. Znowu? Polityczna presja dobrego wyczucia czasu. Twój człowiek uznał, że jeszcze nie pora działać, więc musiał przerwać misję. Kurde. Nie, dobrze. Straciłem sporo. Dobra, zobaczymy, może Gazwinta coś. Dodanie sobie przy łatwiej w budzeniu szacunku. Szacunek mam spoko. Dobra, zobaczymy, co z tego będzie. Okej, mam już wynalezioną technologię. Mogę plac treningowy robić. I teraz zobaczmy sobie, co tutaj. Plus 2 do budynków kolejnych budowy budynków przemysłowych. I tu majątek przyczynić do budowlanych. Plus 3 z budynków handlowych. Dobra, zróbmy sobie teraz to. Patrzę co tutaj, jakie jednostki będę mógł. Prędkość wisie plus 5, spoko. Koszt werbunku minus 10. Chodź. To może być przydatne. To będę robił na razie. I tempo opracowania technologii 100. To będę robił, żeby powoli obniżać koszty werbunku jednostek wszystkich. No i dobra, mam już kupę żarcia. Teraz ładnie się powinny moje jednostki uzupełniać. Zobaczmy, czy mogę powołać armię. Mogę. Super. No i Genzeryk, Genzeryk. Dlaczego nie mogę Gunderika? Genzeryka, przepraszam. Aha, bo on jest mędrcem. A ile jeszcze będzie tur? Długość kadencji 1 na 8. Gunderik. No to jakoś ten Genzerik. A, fajnie wygląda Gunderik. Może Gunderika powołamy. Zobaczmy, co tutaj mogę. To nie chcę na razie ładu publicznego sobie obniżać.
bo podejrzewam, że jak wyjdę z tych miast, to zaraz mi ład publiczny spadnie. Dobra, ale jakieś to wsparcie by się na pewno przydało. Stworzymy tą armię z Gundelikiem. Może z tym Indulfem stworzyć. Stan. Żeby siedział. Co on daje? Autorytet plus 1. Możliwia strach 1. Koszt wysłannika. Będzie mniejszy. A on co daje? Koszt minimalny. Szansa na posiadanie dzieci plus 10. Okrzyk bojowy, a ten ma strach. Mentor, a ten jest dygnitarzem, wysokość podatków, plus 3 zarządza na prowincję. Weźmy sobie to, bo chcę mieć niedługo też. Okej, okay. Jest tutaj. Werbujmy mu trochę włóczni. Kurde, jakie drogie, Boże. Dobra, 3 włócznie na razie. Może lepiej jest to. Tu się przesunę. Okej, okay, tak. Będę tu ubezpieczał w razie czego Camulodunum. W ogóle zamienimy chyba miejscami. Tu damy na wszelki wypadek. Tak zrobimy. No i teraz będzie całkiem nieźle. Dobra, koniec tury. Obym tą turę mógł przetrwać w spokoju i wtedy już powinienem sobie zdobyć Corinum. Corinium. Longobardowie wrócili do domu. Potem... No, bardzo fajna jest ta kampania, powiem wam. Możliwość przejścia w tryb hordy jest naprawdę fajną opcją. Mglowie się boją. Wypowiedzieli mi wojnę. No tak, spodziewałem się. Nie wyzywamy wojowników. Sojuszników, przepraszam. Chociaż... Sasi są nierzetelni. Wiesz, nie, no, na razie nie będę ich wyzywał. Dobra, udało się. No i zobaczmy teraz, czy ja już mogę zwerbować tego wysłannika właśnie. Werbuj wysłannika. O, jest super. Podwójny agent. Zmylenie armii działaniem się to nie. Koszty budowy. Szpieg. Infiltracja działania. Człowiek, który słyszy, pewnie, czy... No to by chyba mnie interesowało. Minus 15 do zasięgu ruchu, to jest fajne. Weźmiemy tego. O właśnie. Jak tutaj? Ale ma włóczników. Nieźle. Okej, okay. Tu się armię uzupełniły. Dobra, zapiszę sobie i szturmujemy Corinium. Szturmował w gotki sielem. Nie ma co czekać. Dobra, tak to brzmi nie słabo. Wsparcie.
Okej. Teraz? Okej, wyrównamy siły. Jeszcze wyślemy tych też. Czy może zrobić coś szpieg? Fajnie, jakie drzewko rozbudowane. Zastanawiałem się, że... Aha. Spoko. To jest bardzo przydatne. Zapał. Aha, zapał muszę zwiększyć mu. I zabójstwo też by mi się przydało, żeby zabijać innych. Zapał plus jeden. Weźmiemy to i to, a potem pójdziemy zabójstwa. Okej. Jak to wygląda teraz? Tak sobie. Ale nie chcę stracić jednostek, więc stoczymy tą bitwę. No, cała masa, kurczę, łuczników, to mnie trochę niepokoi. Rakopadów, okej. Zobaczmy, czyli podobne miasto. Skąd by to najlepiej? Tu jest, tu są plecy jakby. Co niby musiałbym niszczyć tą wieżę i tą wieżę, żeby móc atakować tu. Chyba lepiej z tej strony. Chociaż tu będzie mógł tak trochę jakby od tyłu. A posiłki mi przyjdą stamtąd, stąd idę. Mógłbym wejść tu, a potem od tyłu tu. Musiał tą wieżę i tą wieżę zniszczyć. Tą pewnie też. Tą mógłbym olać. A tak to będę mógł zniszczyć tą wieżę i tą. Będę miał otwartą tą drogę. Trzy te. Tak, cztery. Dobra, ale tutaj armii przychodzą z tej strony, żeby było szybciej. Więc idziemy stąd. Dobra, użyjemy włóczników, żeby zniszczyć te wieże. Może łuczników najpierw użyjemy. Zniszczymy tą wieżę, potem tą. Tą może zniszczymy onagerem. Tak. A tą zniszczymy tymi łucznikami. Dobra. Tu oddziały szły. Te oddziały będą. Główne siły będą tu. Kawaleria damy na środku. Tam będzie wspierać tutaj. A nagary są tu. Może kawalerię damy tu na szybki wypadek, gdybyś zrobił jakiś wypad miasta. Dobra, rozpoczynamy bitwę. Rozwalajmy tą wieżę. Musimy się podsunąć tutaj. Cicho tam. Aha, niewiele mogę podejść, trochę. Jak tam? Strzelają? Idą tu. Dobra. Zapauzuję i trochę tutaj zrobię porządek.
O, kawalerii, może jeszcze nie cała weszła. Ale idzie pielgrzymka tutaj. Walimy tu. Generała. Tymi oddziałami się przesuniemy tu. Jezus. To jest właśnie super opcja z altem przesuwania. Może to nie głupie z jego strony. Zwiadowcy. Tu jadą. Generała walić. Słabo na razie. Kawalerię przesuniemy tu. Kurde, powinienem tu walić. Dobra, ten oddział dostał. Ujojoj, to jak to się stało? Idą, idą tu, dobra. Okej. Poszły psy. Dobra, teraz z tego generała jak najszybciej próć. Nie jest dobrze. Dobra, jest też taka kawaleria. Muszę tu wspomóc. Oni strzelają z tych... Kurna, nie. Dobra, teraz zostają ładnie. Psy ich tam dopadły. I teraz im zrobimy szarżę. Dobra, jest już moja kawaleria tutaj. No i teraz by się jakoś przydało, kurczę, tam łuczników dopaść. Trochę wycofamy te onagery. Dobiły w ogóle? 9. Szkoda gadać. Tutaj bym chciał od tyłu. O, super, generał nie żyje.
Bardzo dobrze. Dobra. Ten oddział rozbiłem. Gdzie ci łucznicy? W środku są niestety. Exploratores. To mi się nie podoba. Dobra, podciągamy oddziały tu. Te psy przywołamy. Okej. Okay. Spróbujemy zaatakować od tyłu. Dobra, tu mam trochę jazdy. Pięknie, z tyłu tu. Tu wyróżniemy tych. Dobra, dobra, no zaraz tu mi się łamią. Tu rzucimy do walki. Tu będzie wsparcie tutaj. Tą kawalerię wycofamy. Tu przeszerzujemy na tych. Generała też trochę wycofamy. I ten oddział nie przeżyje tutaj. Dobra, są łucznicy. Zaczniemy ostrzeliwać raz, co tutaj dalej strzelamy. Dobra, damy tak. Dwa oddziały na flankę tą. Dwa oddziały na tą flankę. Czy ci w końcu strzelają? Pancerz 40. Dobra. Tych będziemy próć. Dobra, ładnie. Dobra, dajmy tu psy. Okej. Okej. Ci niech odpoczną. Ten oddział jazdy też wyciągniemy stąd. No i teraz mogę tutaj spróbować wjechać na plery. Tych nie ostrzeliwują. Tu się też przesuniemy, tak. No i teraz tutaj przy. Przeatakujemy tu.
Dobra, to już chyba będzie koniec tak naprawdę. Visimar. Dobra. Jest bardzo dobrze. Próbują zwiać. Na razie przestaniemy strzelać. No, bo zabijam tu swoich. Nie będę też marnował amunicji. Pięknie. Zakończ bitwę. Chcę szybko kończyć, bo chcę jak najmniej ludzi stracić w bitwie. To jest ważniejsze niż doświadczenie póki co, bo nie mogę werbować dobrych jednostek na razie. No ładnie. Dużo straciłem. Okej. O. Okupacja. Wróg zabity w boju. Bardzo ładnie. Frakcja zniszczona w Brytowie. No i dobra, save'ujemy. I to by było na tyle, jeśli chodzi o odcinek. I do usłyszenia w kolejnym. Na razie.